wspaniała kandydatko na boginię. Wspaniała kandydatko na muzę. Wspaniała kandydatko na jedną, jedyną, wyjątkową, niezapomnianą, niepowtarzalną, na najcudowniejszą kobietę świata. Rada, maleńka rada. Jeżeli już spotkałaś tego mężczyznę, tego księcia z bajki, którego chcesz rozkochać w sobie do nieprzytomności, to teraz ważne jest, abyś 100% swoich myśli, swojej energii, energii miłosnej, którą wydzielasz, 100% swojego potencjału skupiła na tym właśnie jednym, jedynym facecie, żeby cię nie rozpraszali inni. Tu nie chodzi o to, że ty masz poświęcić się jemu. Tu chodzi o to, że jeżeli jest to gra warta świeczki, a nie tylko ogarka, to jest ważne, żebyś teraz jemu poświęciła swój czas. Nie ten czas, który z nim spędzasz, ale ten czas, który potrzebujesz na zbudowanie sideł. Czyli jeżeli to jest na przykład pilot samolotu odrzutowego, to ty potrzebujesz teraz czas, żeby się poduczyć w temacie odnośnie siły nośnej, jak również odnośnie przeciągnięcia, żebyś wiedziała, co to jest, żeby on, patrząc na ciebie, z zachwytu stukał szczęką o kolana. I dlatego, jeżeli znalazłaś już swojego księcia z bajki, który gra w polo, to nie znaczy, że masz mu kupić koszulkę polo, tylko masz się dowiedzieć o zasadach gry w polo, a nie krzyczeć sędzia kalosz. I dlatego tu nie chodzi o to tylko, żebyś ty poświęciła się temu facetowi, tylko żebyś ty poświęciła swój czas i swoją energię na podróżowaniu w jednym kierunku do księcia, a wszyscy pozostali giermkowie zostają odstawieni na razie na boki. Na razie nie kontaktujesz się z innymi, tylko po to, żeby się napić kawki, bo mnie jako kobiecie to się należy. Ja muszę czasami też spędzić czas w miłym towarzystwie. Nie. Jeżeli nie jesteś gotowa na skupienie się na jednym, jedynym, to nie staniesz się nigdy jedna, jedyna. Zapamiętaj sobie, to jest najważniejsze. Ma być w twoich myślach tylko on jeden, po to, żebyś promieniowała tą cudowną energią, żebyś stała się dla niego tą jedną, jedyną. No i to jest tak, ja wiem, że to jest bardzo trudne do zrozumienia, ale łatwe do zaakceptowania, to, że on ma być ten jeden, jedyny.